Świeżo mielona i aromatyczna. Delikatne latte z mleczną pianą albo czarne i mocne espresso. Każda z nich ma swój niepowtarzalny i wyjątkowy smak, pod warunkiem, że jest prawidłowo przyrządzona. Doskonale wiedzą o tym uczniowie Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących nr 4 w Łomży, którzy w restauracji na Farnej doskonalili warsztat dobrego baristy. Jest nam niezmiernie miło, że już po raz kolejny gościmy w restauracji na Farnej u pani Jadwigi Serafin. Odbywają się tutaj warsztaty baristyczne dla naszych hotelarzy i żywieniowców. Uczniowie sporządzają różne rodzaje kaw na bazie espresso przy użyciu ciśnieniowego ekspresu kawowego. Czyli będą sporządzać na przykład cappuccino, macchiato, caffè latte. Przy tym będą uczyć się właściwego spieniania mleka. A co dla nich najciekawsze, zobaczą, jak rysuje się wzory na kawie i będą mogli spróbować sami wykonywać takie wzory. Z młodzieżą swoim kilkunastoletnim doświadczeniem podzielił się Adrian Garbacik. Oczywiście uczniowie spisali się jak zawsze na przynajmniej złoty medal, gdyby było jakieś wyższe oznaczenie, takie bym dał. Przede wszystkim są zaciekawieni, żywo biorą udział w szkoleniu i nie boją się części praktycznej, więc można powiedzieć, że gdybyśmy mieli 4 godziny, a nie 2, na pewno też byśmy twórczo spędzili. Zaczynałem lat temu 12 w pewnej warszawskiej restauracji jako pomocnik barmana i z czasem przechodząc przez kolejne stanowiska w różnych restauracjach. Zostałem menadżerem restauracji, po czym stwierdziłem, że warto już ludzi zacząć nauczać tego, co wiem. I tak teraz jestem właśnie tutaj, w tym momencie. Uczniowie pod czujnym okiem baristy parzyli swoje ulubione kawy, uczyli się jej prawidłowego serwowania, a także delektowali się niepowtarzalnym smakiem. Bardzo podobały mi się dzisiejsze warsztaty baristyczne, które poprowadził pan Adrian Garbacik. Miałam możliwość przygotować kawę na bazie espresso, była to kawa latte. Później uczyłam się, jak ją przyrządzić po kolei, krok po kroku, a na końcu nauczyłam się dekorować, co najbardziej mi się podobało. Zawsze chciałam zobaczyć to, jak wygląda od strony technicznej. Wykonywałam to na urządzeniu profesjonalnym, czyli na ekspresie ciśnieniowym. U nas w szkole również uczymy się przyrządzać kawę, jednak używamy do tego ekspresu automatycznego, dlatego też nie mamy wpływu na taką dobrą jakość tej kawy oraz pienienie śmietanki w taki sposób, abyśmy mogli dekorować ją, właśnie tak jak dzisiaj uczyliśmy się na warsztatach. No i bardzo mi się to podobało, ponieważ zawsze chciałam się tego nauczyć i wiem, że to przyda mi się w praktyce. Warsztaty baristyczne zorganizowane w restauracji na Farnej to jedne z licznych szkoleń dających możliwość uczniom budowlanki praktycznego kształcenia umiejętności. W dużej mierze stawiamy na zajęcia praktyczne. Przykładem są właśnie dzisiejsze warsztaty. Jest to coś, co to wychodzi poza program tego, który jest realizowany w pracowniach szkolnych, który jest realizowany również na zajęciach praktycznych. Stawiamy na jak najlepsze kształcenie praktyczne i korzystamy właśnie z możliwości między innymi restauracji na Farnej, za co serdecznie dziękujemy, że możemy tutaj takie warsztaty organizować i z tego korzystać. Zawsze uważaliśmy razem z nauczycielami, że kształcenie praktyczne jest podstawą. Teoria to jest tylko wprowadzenie, kształcenie praktyczne to jest mistrzostwo w zawodzie i na to stawiamy. Wiele osób uwielbia smak dobrej kawy. Chętnie chadza do wybranych restauracji i kawiarni, żeby spróbować jej w najlepszym wydaniu. Najzdrowsza i najbardziej aromatyczna jest ta z tak zwanej makinetki lub ekspresu ciśnieniowego, którą przyrządzali w restauracji na Farnej uczniowie budowlanki. Warto jednak pamiętać, by nie przekraczać więcej niż 3 do 4 filiżanek kawy dziennie.